dla mnie prościej, jak zadam wam pytanie, a wy zdecydujecie, bo czasu jest tyle, na tyle mało, że jak w tym moim rozgadywaniu się, to może bym dał radę, no ale... Już uważamy jakaś alternatywa, albo dokończymy tą część, będziemy próbować, bo dokąd dojdziemy, to dojdziemy. Może liczymy, że się zatrzymamy na tym, a może i utkniemy gdzieś tu, bo nie chciałbym przeciągać. Albo alternatywa jest taka, że być może skończymy bardzo szybko, ale skupimy się teraz na takim czymś. Widzicie, w tym tekście, gdzie ojciec wynosił Chrystusa ponad na swoją prawicę, mamy dość wyraźną aluzję do psalmu 110. I w ramach takiego właśnie wtręcenia się moglibyśmy spróbować rzucić okiem na ten psalm. On jest... To będzie lepszy, tak? Mówię, tak. Żeby zaczynać od następnego razu od nowy zakresu. No tak? nie wiem, bo to potem wiesz, braknie nam spotkań. Dobra, ale okej. Okay. Czy kupujecie pomysł Krzysia, żeby zerknąć na ten 110? Dla mnie ważne, żeby o 14 skończyć, wiesz, bo... Wiem, okej, dobra, ale nie tylko ty. Operator też mi dał halt i koniec. Ale operator najwyżej mnie odetnie. Operator mnie najwyżej odetnie i cała sprawa, także... Musisz być posłuszny. No dobrze, to skoro taki jest głos ludu, jak to jest to powiedzenie, głos ludu, głosem... Nie, głosem Boga, tak? No dobrze, to w takim razie poczekajcie, ja sobie muszę tą przeklikać troszkę dalej. Jest. Mamy psalm 110, w którym miejscu nastąpiło jakby odwołanie do tego tekstu. Jak mamy... To dzieło ojca, ta. I w tej wersetach 1, 20 do 22a, tam był tak zwany element B, jak okazał, jaką o tej mocy, jaką okazał w Chrystusie, wzbudziwszy go z martwych i posadziwszy po prawicy swojej w niebie, tak? To jest jakby aluzja do tego, że ojciec stawia Chrystusa po swojej prawicy. Ponad wszelką nadziemską zwierzchnością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w 22 i wszystko poddał pod nogi jego. Tutaj z tym wszystko poddał pod nogi jego, to tam są jakby zdania podzielone, bo jest możliwość jeszcze, że to jest jakaś taka, taki tekst, który jest okrakiem i do 110 psalmu, i do 8, jeżeli dobrze pamiętam. Który też czasami jest interpretowany bardzo mesjanistycznie, chrystologicznie. Szczególnie jasno natrafiamy na taką interpretację w liście do Hebrajczyków. Paweł, dobra, to przechodzimy teraz, już wiecie, gdzie to jest, skąd się bierze jakby odniesienie do tego psalmu 110, tak? To jest jeszcze raz, jeden w tym obszarze 1, 20 do 22. Tam następuje taka aluzja, że ojciec Bóg osadził Chrystusa po swojej prawicy. Trzeba powiedzieć tak, że Paweł z uporem maniaka zdecydował się, żeby w Efezjanach przywoływać teksty, które i w ogóle są trudne. W ogóle są trudne, niejednoznaczne i zachowały się do nas w jakichś takich dziwnych wariantach, że no, tłumacze potem mają bardzo pod górkę, żeby wybrać właściwie, co przetłumaczyć i w jakim kierunku pójść. Nie będę wam teraz prezentował jakby w wypadku 110 psalmu całego wachlarza jakby pomysłów, ale chcę tylko zaznaczyć, że 110, podobnie jak 68, jest po prostu pod takim względem egzegetycznym i jeśli chodzi o dostępne jego warianty, tekstem trudnym. Mamy go
aktualnie przynajmniej w takiej wersji podstawowej, tą wersję podstawową reprezentuje Brytyjka i tekst Septuaginty w polskim tłumaczeniu. Przeczytamy obydwa, zaraz uchwycicie, że jak potrafią niektóre miejsca brzmieć zupełnie inaczej. Psalm 110. Bewu czyta. Rzekł Pan, a inaczej, w tym miejscu zaznaczyłem, jakie są tytuły bądź określenia Boga w tekście hebrajskim. Tak? Bo Brytyjka ma język hebrajski, w związku z tym tam, gdzie jest Jahwe, zachowałem to, przynajmniej zaznaczyłem. Tak? I jeżeli jest jakiś inny tytuł, to również zachowałem. Rzekł Pan Panu memu. Wiecie co, przepraszam, będę czytał jeszcze raz inaczej. Rzekł Jahwe memu Adoni, tak? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje. Berło mocy twojej ześle Pan, ześle Jahwe z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud twój chętnie pójdzie za tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje, młódź twoja zrodzić się jak rosa z zorzy porannej. Przysiąg Jahwe i nie pożałuję. Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Adonaj po prawicy twojej zetrze królów w dzień swego gniewu. Będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. Będzie pił w drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. To jest krótki tekst, sporo skrótów myślowych, ale przynajmniej mamy tyle podpowiedzi, takich o charakterze strukturalnym, że właściwie nawet nie wiedząc, co znaczą niektóre kody, możemy dać generalnie radę. Stąd moje rozwiązanie od razu widzicie. Co widzimy na tym rozwiązaniu? Po pierwsze, na poziomie A, tak, widzimy związek dwóch panów. Pana i pana. Tak? I motyw przezwyciężania i podporządkowania nieprzyjaciół. U góry jest obietnica, na dole jest też w pewnym sensie obietnica, ale jakby z innej perspektywy. Mówiący wydaje się, że to jest ten, który się modli i który rozpoznaje tą rzeczywistość specyficzną, która się jakoś tam dzieje, a jeżeli jej nawet nie rozpoznaje, to tak to jest mu przypisywane, tak? Czyli kiedy Pan Jezus odnosi się do tego tekstu na przykład w Ewangelii Łukasza czy w innej, to mówi, no a jak mówi to Dawid, tak? Pan i cytuję w tym momencie tego chcę udowodnić, że pochodzi od Boga, nie od człowieka. A może nawet coś więcej, tak? W związku z tym mamy sytuację taką, że mamy jakby Dawida, który mu jest dany jakiś tam wgląd w pewną sytuację wysoką i potem wgląd ten się rozszerza tak, że na elemencie dolnym, że to się dokona w określony sposób i będzie to mieć taki charakter. Tak, to podbicie, to podporządkowanie nieprzyjaciół. Zwróćcie uwagę, że warstwa druga, czyli cząstki B i B1, coś mówią o tym kimś, kto będzie mieć to wszystko poddane pod nogi i ten, który właśnie będzie zwyciężał. Do tej ramy jeszcze wrócimy. Chcę tylko, żebyście z grubsza uchwycili, jaka jest kompozycja tego tekstu, jaki jest układ myśli. Jaka jest idea podstawowa w tym wersecie drugim? Co się przytrafi Mesjaszowi? Co go charakteryzuje? Będzie to panowanie wśród nieprzyjaciół?
Co go charakteryzuje? Macie tutaj jakiś atrybut? Berło. Berło. Przekazanie berła. Dobrze. Berło to jest atrybut czego? Króla. Króla. Okej. Okej. Mamy coś takiego, tak? Okej. Czyli dowiadujemy się czegoś o Mesjaszu. Dobra. A czego się dowiadujemy dodatkowego Mesjaszu? Na podobieństwo Melchizedeka. Dobrze. Czyli stąd rodzi się po prostu jaka charakterystyka Mesjasza? Co w sobie jakby zawiera jego instytucja, powiedziałbym tak formalnie? Proszę? Kapłanem i królem. Kapłanem i królem. Zaskoczenie? Jakaś nowość? Nie. Nie. No, tylko wiecie, skąd się to bierze, tak? Podobnie jak Melchizedek był i kapłanem i królem. Proszę bardzo. Nie? W związku z tym już widzicie, jak się sprawy poukładały, tak? Czyli od ustalenia tego, że to władza jego jest związana z Jahwe i ta władza jakby się dokona na przeciwnikach, czyli zaczyna się ciekawe po prostu od przeciwników, poprzez dwojaką rolę Mesjasza aż do takiego, a nie innego centrum. I to centrum to jest właśnie ten jeden z tych problemów, że ten werset jest bardzo niejasny, więc różnie się zachował i różnie w sposób brzmi, tak? Zwróćcie uwagę, okej, już porównanie tych dwóch jest właściwie niewłaściwe, bo to są jakby zupełnie inne pary butów. Zaraz zobaczę, czy mam jakiś tutaj przykład pod ręką z wersji hebrajskiej. O, już sekundkę. Dobrze. Ktoś ma może 1000-latkę? Tak. Albo nie wiem, jakąś. Podejrzewam, że w narzędziach elektronicznych macie jakieś. Z ciekawości może dać. Trzeci. Od wschodu słońca aż do jego zachodu, niech imię Pana będzie pochwalone. To na pewno 110. Nie jest 110. A 113, przepraszam. Ojejciu. Bo mówię, to już rzeczywiście odjazd. Teraz. Twój lud będzie ochoczy w dniu Twojej potęgi, w ozdobie świętości i złona jutrzenki. Twoja jest rosa młodości. Okej, okay, ale zwróćcie uwagę, jak zawiły jest to tekst. Jak dla nas jest mało jasny. Tysiąc lat co dalej przypisze taki tekst wiersza skazony, hebrajskie dosłownie. Mm-hmm. Twój naród jest ochoczy w dniu Twojej potęgi, w świętej ozdobie, złona brzasku, już rosa Twojego dzieciństwa jest Twoja. Okej. Okay. A jeszcze dosłownie zaraz. Dobra, nie, zostawiamy już teraz. Nie, bo to już chaosu nie musimy pomnażać. Jaką Wam sugeruję jakby podpowiedź? Jaka jest też logika tego moim zdaniem, tak? Wydaje mi się, że w tej wersji hebrajskiej, jakkolwiek sobie radzimy z tłumaczeniem, chodzi o to, że przyjście Mesjasza to z jednej strony to, co jest zawsze związane jakby z dniem przyjścia Pana, tak? To jest rozsądzenie nad złymi i dobrymi, tak? To jest zasądzenie ewentualnie słusznych kar dla złych i nagrodzenie bądź wydobycie słabych z ich słabości, podniesienie ich. To jest dość częsta figura i w Starym Testamencie, i jakbyśmy zobaczyli sobie na przykład modlitwy Marii w Ewangelii Łukasza, to zobaczylibyśmy, że to są te same idee, przechodzą jakby dalej. Zwróćcie uwagę, że mamy tak, tutaj w centrum, okay, czyli jakby na zewnątrz mamy jakby rozliczenie się z wrogami. W tranzycie mamy zebrane dwie instytucje, które po prostu sobie zbiera Mesjasz, a w środku moje wrażenie po prostu to jest jakby ukazanie, że kiedy przyjdziesz, znajdziesz pozytywną odpowiedź wśród tych, którzy ciebie jakby oczekiwali, tak? Zwróćcie uwagę, jakby to jest wyrażone w języku troszkę militarnym, w związku z tym tutaj się pojawia jakby ten wojsko gdzieś, tak? Wojsko pójdzie za tobą w świętej ozdobie, ty wystawisz wojsko swoje, tak? Dokładnie. I zwróćcie
zwróćcie uwagę, że trochę podobna metaforyka była w psalmie 68, który mówił, że właśnie jeńców wziął do nieba, tak, nawet tych, którzy byli niechętni. Więc ta metaforyka właśnie taka, że kiedy przyjdzie Pan, z jednej strony znajdzie tych i zgromadzą się koło Niego ci, którzy Go oczekują i Go pragną, a z drugiej strony będzie rozliczy się z tymi, którzy są jakby Jego przeciwnikami, a sam będzie miał w sobie te dwie służby króla i kapłana. Ale w tym jest jeszcze jeden klucz w tym psalmie, bo tu jest, występuje Syjon, prawda? A co prawda Synaj nie występuje, ale tam gdzieś w tym głowie by nam już miała to zaraz wyjść. Bo tu chodzi o dwa przyjścia Pana. Tu chodzi o dwa przyjścia Pana. W tym piątym. Ciekawe jest to, że wybaczcie, że tak po prostu troszeczkę uciekam, ale po prostu chcę rzeczywiście nie przyciągnąć, więc zostawię Was tylko jeszcze z paroma takimi drobiazgami. Jeżeli byście zerknęli na tytuł Adonai, Adonai, a to jest Adoni, no, tak, to właśnie chcę Wam powiedzieć, że są dwie wersje tutaj. Tak? Ciekawe jest to, że u Boga po prawicy jest Adoni. To jest, znaczy mówię, poczekaj. Zaraz. A kiedy jest pokazany działający ten właśnie, który Adonai jest tutaj, jest przedstawiony jako Adonai. Więc mówiąc krótko, to jest tak, bo mamy Jahwe, jest po prawicy Adoni. A na dole jest przedstawiony ten, który jest po prawicy, ale jest Adonai. Adonai po prawicy twojej, tak? Czyli Bóg po prawicy twojej. No chyba, że tam jest odwrócenie. Sekundkę. Na razie posłuchajcie takiej wersji. Problem polega na tym, problem nie problem właśnie, że Adoni, znaczy generalnie Adonai to jest forma taka jak od Adon, czyli pan mój Adonai, określenia właściciel, władca, tak? I w odniesieniu do Boga najczęściej jest tłumaczony jako wszechmogący. Natomiast rzecz w tym, że te dwie końcóweczki są takie po prostu w tradycji biblijnej w pewnym sensie zastrzeżone. Adonai zawsze dotyczy Boga, a Adoni właściwie za każdym razem dotyczy człowieka. I jest skierowany na przykład sługa do Abrahama, powie Adoni, jego sługa, albo do ktoś, kto się widzi jako swój sługa i zwraca się do króla, to tego króla może nazwać Adoni, panie mój, tak? I ten drobiazg tego zakończenia rozróżnia właściwie, czy ta idea jest właśnie taka bardziej boska bądź ludzka. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nagle nam się robi zupełnie zabawnie, bo nagle Adoni ląduje po prawicy. Wow! Zwróć uwagę, o ileż logiczniej wydawałoby się, że Adoni będzie tutaj realizatorem na ziemi pewnych działań, jako na przykład jakieś tam pomazanie z Boży, tak? A Adonai po prawicy Boga, po prawicy Jahwe, będzie wszystko się zgadzać. Ale to jest tekst dla Żydów mesjanistyczny. To Chrystus używa go w rozmowie ze swoimi adwersarzami i przytacza jako tekst mesjanistyczny. Tak? A, to ciekawe. Tak? Czyli co, nie jest świadomy tego, że tak to tam jest? No wręcz przeciwnie, wydaje się, że właśnie cała zabawa na tym polega, tak? Cała zabawa na tym polega. Więc może się okazać, że tekst jest głębiej mesjanistyczny, niż ktokolwiek był w stanie wtedy ogarnąć zupełnie sytuację. Tak? No to jest dla mnie dość ciekawe. Druga rzecz. Są dwa miejsca takie właśnie uszkodzone, tekst, bo są bardzo różne wersje. Trójki i zakończenie, siódmy werset. Tu są kompletnie różne wersje. Darujemy sobie już jakby galerię tych rozwiązań, nie w tym rzecz. Z ciekawości chciałbym tylko, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, ten sam psalm w Septuagincie. Tam jest inna numeracja, w związku z tym tam jest psalm 109. Posłuchajcie, jak w którymś momencie po prostu się rzeczywiście pojedzie zupełnie gdzie indziej.
rzekł Pan do Pana mego i to jest w Septuagincie Kyrios Kyrios. Tak? Czyli w ogóle nierozróżnialne, który jest który. Aha, grece, tak, tak. Mego. Siądź po mej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod stopy Twoje. Pan pośle Ci z Syjonu berło mocy. Panuj zatem wśród swoich nieprzyjaciół. Przy Tobie jest władza przez czas Twojej mocy, ozdobionej okazałością świątyni. Zrodziłem Cię z łona przed gwiazdą poranną. Zwróć uwagę, właściwie żadnego prawie związku. Prawie żadnego związku. Także to jest kolejne wyzwanie, co autor tego tłumaczenia, jak oni rozumieli psalm 10, że w takim kierunku poszli z tym tłumaczeniem. Pan przysiągł i tego nie odwoła. Ty jesteś kapłanem na wieki na podobieństwo Melchizedeka. Pan będący po Twojej prawicy rozbije królów w dniu swego gniewu. Dokona sądu nad różnymi narodami, zostawi mnóstwo poległych, rozbije na ziemi głowy wielu. Będzie po drodze pił wodę z potoku, dlatego podniesie swą głowę wysoko. No, jeżeli dojdziemy jeszcze do jakichś tam symbolik, które mogą być tutaj zawarte, to tekst, choć krótki, może się okazać naprawdę bardzo, bardzo pojemny. Problemem z tym tekstem jest między innymi to, że pamiętacie, ile razy w Starym Testamencie pojawia się Melchizedek? Bardzo dużo. W Hebrajczyku bardzo. W Starym Testamencie. A w Starym Testamencie w 110 jeszcze w Mojżeszowej pierwszej. Tam, słownie dwa razy. Dwa razy w sensie miejsc, tak? Jest jedna narracja, która krótko opisuje pewną sytuację dotyczącą Abrahama. Abraham wyzwala swojego tam bratanka Lota i tam jeszcze coś. Tam spotykają się i tam jest. No, mam to, ale już nie będziemy tego czytać. A to jest drugie wystąpienie. I koniec, i plaża, co nie? I ciekawe jest to, że z tych dwóch wystąpień raptem tu już to wystąpienie jest kosmicznie jakby nie wiadomo skąd. Ono musiało się skądś zrodzić, z jakiejś refleksji. To nie są teksty przypadkowe, tak? Ale nie wiemy, nie mam żadnego śladu jakby, jak toczyła się refleksja mesjanistyczna, że nagle się pojawia tego typu rzecz. Zrobił z tego użytek rzeczywiście autor listu do Hebrajczyków. I w rozdziale 7 możecie to znaleźć, zachęcam was do przeczytania. No jest to przeciekawe, przeciekawy sposób kojarzenia i myślenia. Ciekawe jest to, że we wspólnocie Qumran tam również Melchizedek został też właśnie przywołany troszeczkę właśnie jako taka zapowiedź Mesjasza, pewna figura. No, tajemnicza historia, ale tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. Więc zwróćcie uwagę, że czasami o Mesjaszu możemy dość sporo się dowiedzieć, nieoczekiwanie z tekstów dość starych. Tak? Te wyobrażenia, które my potem w Nowym Testamencie odnajdujemy, okazuje się, że są w jakimś stopniu właśnie do wyciągnięcia w tych tekstach, które właśnie za takie mesjanistyczne czy uchodziły, czy po prostu rzeczywiście mają taki potencjał. Nie mam pojęcia, czy wszystkie zostały rozpoznane, czy też po prostu cały czas musimy czytać, żeby zobaczyć ich więcej. No ale to już jakby inszość. Dobra, moi drodzy. W tej sytuacji... Nie z Deneka kojarzymy właśnie, jak dzisiaj powiedział, z dziesięciną, a rzadziej, że wychodzi z chlebem i z winem. Aha. Ale w Hebrajczykach podstawowe jest to król i kapłan. Król kapłan, ale król, o którym właściwie nie wiadomo skąd się wziął, nie wiadomo co się z nim stało, ale to król pokoju, tak? Król miejscowości pokój. I trzeba powiedzieć, że w tym momencie odwołanie się do i panowania, i do społeczności, w której Chrystus mówi do wszystkich pokój, jest ciekawe, tak? Bo trzeba powiedzieć tak, że
nasz tekst odwołał się do psalmu 110, a to odwołuje nas do tamtego tekstu pierwszego z Melchizedekiem i każe po prostu rozważ to. Rozważ to. A to jest ciekawe, bo na podobieństwo kogoś, kto jest królem pokoju, a dorosła na wojnę. Nie, bo tu jest jakby kwestia kapłaństwa na podobieństwo Melchizedeka, czyli mówiąc tylko, które kapłaństwo, które nie ma nic wspólnego z kapłaństwem Aaronowym, tak? Czyli nie z prawem. Będzie to działo się poza, niezależnie. Jest Syjon, a tam jest Synaj, nie? No to jakby zupełnie inne geograficzne obszary. Tak, tam jest Syjonu. Czyli zwróćcie uwagę, Syjon, czyli z tego miejsca, gdzie Bóg się spotkał z człowiekiem, a tutaj jest bardziej liturgicznie, tak? Tu mamy... Nie, tu mamy też Syjon. Syjon, gdzie masz Synaj? Znaczy ja mówię ten tekst w kontraście do tego, co mówiliśmy dzisiaj z Efezjan, że tam przychodzą właśnie jacyś tam, nie? Dobra, okej. Okay. W porządku. Cośmy zrobili. Bardzo Wam dziękuję za to, żeście przybyli i że chciało Wam się dzisiaj w taki przedświąteczny dzień. Bardzo Wam dziękuję za dyskusję. Wybaczcie, jeżeli namotałem i tam jakieś rzeczy, mówiąc krótko, bardziej namieszałem niż rozjaśniłem. Zapraszam za miesiąc. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać, popchnąć sprawy dalej. Może znowu coś ciekawego wyjdzie przy tej okazji. Niech Wam Bóg błogosławi i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.